Proszę bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła w dniu 24 maja 2022 roku pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2247. Projekt ma na celu umożliwienie elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów, sporządzania elektronicznych kopii dokumentów, co w założeniu ograniczy ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie akt sprawy w postaci papierowej oraz umożliwi szybki dostęp do akt z każdego szczebla organizacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Doprecyzowuje również przepisy w sprawie postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów. Ustawa między innymi umożliwia wprowadzenie elektronicznego składania wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy, tak zwanego wniosku transferowego, w ramach działań zalesieniowych objętych PROW w latach 2004-2006 oraz PROW w latach 2007-2013. Nie zgłoszono w czasie pierwszego czytania, nie zgłoszono wniosku o wysłuchanie publiczne. Natomiast w trakcie procedowania wyżej wymienionej ustawy zgłoszono również dwie propozycje poprawek. Poprawka pierwsza, która została przyjęta w głosowaniu, wprowadza nowy artykuł 1a, który ma na celu pozostawienie nadwyżki środków finansowych zasobów własności rolnej Skarbu Państwa i pozostawienie ich do realizacji zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, takich jak pożyczki na zakup środków produkcji, w tym nawozów, nabywania udziału w spółkach prawa handlowego i nabywania gruntów rolnych. Natomiast poprawka druga, która również została przyjęta w głosowaniu, rozszerza zakres celów, na które mogą być przeznaczone jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzące w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Komisja w głosowaniu przyjęła wniosek o uchwalenie przez Sejm projektu ustawy wraz z przyjętymi poprawkami. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.